Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Ej, za nisko były. Będę się już zawierał za mojego pita. No nie mam, kurde, umyłbym go, ale nie ma kiedy. Jest mokro, nie dam rady myć go. No ogólnie, bo jest takie mokradła są, że mama mnie chyba zabiła. Ja bym zaczął go myć. No sezon niestety, nie ukrywajmy, no już. Już się zbliża tuż. Ja przy swoim praktycznie nic nie zrobiłem. Picie, a tutaj jak widzicie, nie było. Już nie chodzi. No. Skończył się motor. Skończył się pit. Najeździł się, pieprzone emeryty, nie? Kurde, czemu ja masz go zostawić? Tam tylko tłoki się zacierały co chwilę. Nie, tak naprawdę tu się nic poważnego nie stało. No poważnie, poważno. No. Nic poważnego. Żeby pluło ci ich na świeca, no to trochę poważne. No niestety świeca została wystrzelona. A dlaczego? Dlatego iż nie wiem, czy znajdę filmik Pit Bike Ridera. Nie znajdę raczej. Pit Bike Rider nie nagrywał chyba wtedy. Ogólnie, że na zawodach Pit Bike Riderowi się popuściła świeca i ostatnie parę gwintów po prostu się zerwało. Teraz braciak miał wkręcone tylko na ostatnich paru gwintach świece. No i nie wytrzymało tej kompresji i wystrzeliło świecę. Niestety, nie ukrywajmy. Ale nic się stało, zawsze zobaczymy się w filmiku co jest. No i przy okazji braciak postanowił, że no jak już tyle motogodzin naklepał, ponad stówkę pewnie Pit Bike Rider naklepał na tym. Na pewno zdrowo ponad stóweczkę na tym silniku. Jak widzicie Kajo 170, no i jeszcze chodzi. Nic się nie urwało, nie wywaliło korby, nie pozacierało się ani nic w tym stylu. Po prostu na takie katowanie, no to szacun. Można powiedzieć, że jest tam jakaś wada podobno, jest z jakimiś śrubkami, ale w tym silniku została ona zlikwidowana i nic się nie dzieje. Po prostu jakieś tam są parę słabszych śrubek jakich tam jest. Po prostu i trzeba je wymienić. Nie wiem dokładnie nic w tym temacie. Słyszałem takie pogłoski, ale jak się dowiem, to wam dam znać. Po prostu, że parę śrubek wystarczy wymienić na twardsze i że wszystko hula jak powinno. No Pit Bike Rider katował tego pita niemiłosiernie przez dobry rok, sezon cały. No i jak widzicie, no przeżył, tylko że z tą świecą troszeczkę było odwalone. Rozebraliśmy tu ogólnie od razu całość. Braciak postanowił, że co będziesz wymieniał? Pierścienie na pewno, rzemiacze na zaworach. No, zobaczymy jeszcze co, zobaczymy, tam będzie gościu gwintował. Uszczelki trzeba od razu też nowe założyć. Uszczelki. Koszt to tam za bardzo nie będzie. Nie wiem, będziesz wstawał no, większą świecę czy... Większa świeca, będzie mówił, że będzie mi rozwiercał i na większą świecę daję, bo tam większa świeca, tylko było dłuższy był bolec ten, wiesz. To podkładkę się daje. Się podłoży podkładki parę i będzie nic w stanie. No bo jeszcze jest opcja, że można bezproblemowo, takie są reparaturki do głowic, że po prostu rozwierca się na większą średnicę, wkłada się taką jakby tulejkę z gwintem, na kleju to się osadza i jest glancuś cycuś po prostu. Na tej tulejce się wygwintuje i na tej. I jest gicior. No ale braciak na razie postanowił na większą świecę, no to jak na większą, to na większą. No i cóż, tutaj ogólnie do pita nie ma za bardzo co dużo dołożyć, w sensie napęd będzie do wymiany, bo ostatnio Pit Bike Rider troszeczkę odpuścił tutaj serwisowanie, smarowanie łańcuchów i to wszystko i łańcuch się wyciągnął, porządny łańcuch DIT NZ3, no ale niestety ostatnio go zaniedbał, no i się wyciągnął. I połamał troszeczkę zęby, końcówki zębów na aluminiowej zębatce. No niestety, tak jest, jak się nie dba o napęd. Ale to już nie problem. Zacisk, o kurwa, idą, następni. Ej, ja nagrywam, kurwa! Cała zgraja mi tutaj przyszła. Kurde. Dobra, to musimy na razie przerwać odcinek, bo
skuterowcy przyszli. No, skuter przyszli. Skuterowcy pojechali. Masakra. I co, trzeba dokończyć ten odcinek. Ślisk łańcucha masz dobry chyba, nie? Jest. Z minimalnie tylko starty, to ślisk łańcucha nie będziesz musiał kupować. Rolka też jest zarąbista. Znaczy prowadnica. Ślisk łańcucha i prowadnica i wszystko jest ok. Więc tutaj za bardzo nie masz wydatków. Łańcuch i dwie zębatki. Teoretycznie przednia nie jest do wymiany. Ale przednia jest w stanie idealnym. Ile masz? 15 masz. Tak, jak chcesz 16. No więc z przodu nie jest źle. Ale zostawiamy coś. No jakby co, no to zawsze jest, jakbyś chciał wrócić potem z powrotem, nie? No to jakby co, jest zębatka. Cóż. Ja u mnie pewnie wsadzę około tysiaka do mojego. Jak będę robił wszystko. Tylko, że nie jest to duży wydatek. Mianowicie dlatego, że praktycznie nic do niego nie dołożyłem, do mojego pita. No. Tylko tyle, co zębatka mi się od kopka rozwaliła i dekiel. A tak to nic do niego nie dokładałem. A i oponki wsadziłem nowe. A tak to nic do pita nie dokładałem, więc tam... na samym paliwie zaoszczędziłem. O, można tak powiedzieć, jak jeździłem z braciakiem albo coś, to on zalał pełny bak w wyzecie. Ja miałem pół litra paliwa i jeździliśmy. Wyjeździł on cały bak, a ja jeszcze mi chrupało w baku. No, to na samym paliwie przez tyle, co jeździłem tym moim, więc zaoszczędziłem to tam nie jest źle. Nie jest źle, no. Odcinek ogólnie o takim omówieniu tego pita to będzie ewentualnie w późniejszym terminie. Tam już braciak coś dodał na swój kanał. No, jeszcze mam filmiki jeszcze. No, to tam będzie dodawał filmiki z tego pita, jak będziecie chcieli oglądać. No to możecie wbijać. Link do kanału oczywiście będzie pod filmem w opisie. Wbijajcie, wbijajcie. Będzie terror. Będzie terror? Będzie zdrowiam. Musisz kamerkę trochę lepszą kupić. No kupi się. Ewentualnie ci sprzedam. No, zobaczymy. Bo muszę, ja muszę właśnie kupić dla was jakąś lepszą kamerkę, jakąś z mikrofonem, żeby w ogóle było mnie coś tam więcej słychać. I taki bonusik myślę zrobić, jak będę miał mikrofon już przy kamerce, to postaram się zrobić jakieś takie lepsze filmiki enduro, takie żeby było zarąbiście. Ale więcej wam nie powiem, bo jeszcze ktoś podpieprzy mi pomysł, no i raczej powiem wam, że z wyglądu się po remoncie za dużo nie zmieni, bo nie myślę tak za bardzo go tak tuningować jakoś, no jakby wam to wytłumaczyć, tak super ekstra nie wiadomo jak. Raczej go tak nie będę tuningował. Ogon zostanie oczywiście, bo to jest jedna z najlepszych modyfikacji, jaka może być. Bo plecy już nie mam takie zlane błotem jak wcześniej, chociaż też nie głupio wygląda. I nie wiem, czy nie czasem zrobię sobie lampę, ale doczepianą. Nie lampę na stałe, tylko lampę z wiązką doczepianą, taką, jakby to powiedzieć, instalację szybko dołączaną. O, jakoś tak to zrobię. Tak, żeby się dało na przykład w okresie letnim, to jest długo, bardzo długo jest jasno i nie potrzeba, ogólnie, żeby niepotrzebnie wozić tą wiązkę całą i te lampy i to wszystko, a pity latają. U nas niestety mamy ładne tereny, fajne do enduro, no i u nas motorki latają, uczymy je latać, więc szkoda byłoby te lampy i to wszystko poniszczyć. No i właśnie myślę, żeby zrobić jakąś taką instalację dopinaną, nie, na szybko. I żeby ogólnie w okresie takim jesiennym, jak się szybko robi ciemno, żeby się dało pojeździć jeszcze dłużej na motorku, no ewentualnie zrobię do siebie i dla braciaka. Na zimę, tak jak mówiłem, miało być tej zimy, ale brakło czasu, brakło funduszów, też prawdopodobnie polecą jakieś gąsienice, jakieś takie typu sprawy, ale to będziemy tuningować, więc wrócimy, mam nadzieję, za niedługo, jak się z wszystkim uporam, co u nas tu jest, mamy same problemy. Same problemy są, dlatego tak jest z tymi filmikami, no nie ukrywajmy. Ale nie będę wam nic mówił, bo to są sprawy prywatne. Sprawy prywatne, jak się z wszystkim uporamy, no to filmiki będą lecieć ostro, wróci tor i reszta. Mam nadzieję przynajmniej. Chciałbym to.
żeby wrócił wreszcie ten tor, można byłoby na nim coś polatać. I oczywiście wiadomo co, wpaść z jakimś cięższym sprzętem i zrobić tam trochę więcej, a nie tyle co my robili łopatami, także, ale powiem wam, że i tak niektórzy się z was pewnie ze mną zgodzą, no, że wyszło to nawet fajnie. Nie, po prostu nie spodziewałem się, że to aż tak fajnie się będzie na tym torze jeździć, chociaż nie było za dużo przeszkód. No, po prostu się dało zarobić, się tam polatać, nie? I dość sporo dał do nauki. Pitbike Rider u siebie tak samo myśli zreanimować tam ten tor, bo tam dopiero tylko i wyłącznie my dubnęli przy tym torze, ale już powiem wam, że tor u Pitbike Ridera też ma bardzo duży potencjał, taki do zapieprzania. U nas bardziej bymy zrobili taki tor, jakby to powiedzieć, do skakania, trenowania po prostu tego wszystkiego, stylu jazdy, do trenowania stylu jazdy. A u Pitbike Ridera byłby taki tor typowo do zapieprzania, ostrego zapieprzania, a u nas był właśnie taki tor szkoleniowy. A dlaczego? Bo niestety, nie ukrywajmy, jest pod górkę. O nie. Nie ma mnie. A? Dobra.